Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Czyta Łukasz Rosiak. Rozdział 8. Dochód komorników. Artykuł 63 ustęp 1. Z zastrzeżeniem odmiennej umowy zawartej między komornikiem i zastępcą komornika, o którym mowa w artykule 26, zastępca komornika pobiera 25% dochodu zastępowanego komornika w pierwszym miesiącu sprawowania zastępstwa, a w następnych miesiącach 50% tego dochodu. Ustęp 2. Jeżeli przyczyną zastępstwa jest zawieszenie komornika w czynnościach, zastępcy komornika należy się do czasu ustalenia zawieszenia komornika w czynnościach dochód określony w ustępie 1, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku. Po upływie 1 roku od dnia zawieszenia komornika w czynnościach zastępca komornika pobiera 100% dochodu zastępowanego komornika. Ustęp 3. Zastępcy komornika ustanowionemu w związku z odwołaniem albo śmiercią komornika należy się zastrzeżeniem ustępu 5 cały dochód. Ustęp 4. Dochodem komornika, o którym mowa w ustępie 1, 2 i 3 są pobrane i ściągnięte w danym miesiącu opłaty egzekucyjne oraz zwrot wydatków gotówkowych za przejazdy określone w artykule 39 ustęp 2 punkt 3 pomniejszone o koszty działalności egzekucyjnej komornika i sumy określone w niniejszym artykule. Ustęp 5. Komornikowi odwołanemu oraz spadkobiercom zmarłego komornika należą się opłaty prawomocnie ustalone przed odwołaniem lub śmiercią. Ustęp 6. Przepis ustępu 5 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika ustanowionego w związku z odwołaniem albo śmiercią komornika oraz do jego spadkobierców.